obiekcja numer 6 przeciwko temu, dlaczego mam nie dołączyć do programu Prosperuj jako coach w tym roku. Brzmi tak. A co będzie, jak sobie nie poradzę? Jak okaże się, że jestem niewystarczającym coachem? Albo niewystarczająco dobrą właścicielką biznesu? Jak się okaże, że w ogóle nie mogę nauczyć się tego marketingu, jak nic z tego nie wyjdzie i jak ja okażę się po prostu niewystarczająca? Powiem Ci tak, nie święci garnki lepią. Budowanie biznesu to nie sztuka, to nauka. Trzeba się tego nauczyć, tak jak każdy z nas, tak jak każdy coach, którego być może obserwujesz na rynku, który sobie radzi bardzo dobrze, czy polskim, czy anglojęzycznym rynku. Każdy z nas musiał zacząć od zera i od nauki tego wszystkiego. I każdy z nas miał wątpliwości, czy sobie poradzę, czy okaże się wystarczającym. Jeżeli będziesz potrzebować podkształcić swoje umiejętności coachingowe, czy merytoryczne w jakimkolwiek zakresie, to to zrobisz. Jeżeli potrzebujesz teraz nauczyć się tego, jak się prowadzi biznes coachingowy, jaki marketing się robi, jaką sprzedaż, jak to się wszystko robi, to po prostu się tego nauczysz. Nie święci garnki lepią, zrobisz to i ty. Jutro obiekcja numer 7. Na razie. Pa.